Wojny krwi i wiedźmińskie opowieści to samodzielny dodatek do wieloosobowej wersji Gwinta, wydany 23 października 2018 roku. Gra ta miała spopularyzować Gwinta online, w ten sposób powstała, w mojej i chyba nie tylko w mojej opinii, jedna z najciekawszych i najbardziej kreatywnych gier karcianych, jakie ten gatunek oferuje. Jednocześnie gra przeszła niestety bez większego echa. Zawiodło tutaj kilka kwestii, trochę brak marketingu, ale problemem był chyba przede wszystkim fakt, że tutejszy gwint nijak nie ma się do tego, co znamy z trzeciego Wiedźmina. Sam pierwszy raz jak ją odpaliłem, to ustawiłem poziom trudności na wysoki, mając pewność, że z moją znajomością mechanik gwinta nie będzie to problem. No i srogo się zawiodłem. Ale jako, że w świecie Wiedźmina przyjmuję wszystko jak leci, nie zraziłem się. I tak oto doświadczyłem po prostu czegoś wspaniałego. To rodzaj gry, która jest pod każdym względem niepozorna, ale jak damy się jej pochłonąć, zdamy sobie sprawę, że to perełka, tytuł kompletny. Mam po prostu przepiękny dubbing na czele z narracją wspaniałego Wojciecha Wysockiego, dzięki któremu doświadcza się tej gry trochę jak najwyższej jakości słuchowiska. Pisarsko ta gra ani na moment nie odstaje od trylogii wiedźmińskiej. Mamy świetny klimat, wizualia, muzykę, nie ma tu właściwie źle napisanej postaci. Gra nam daje też jedyną na ten moment możliwość zwiedzenia samego Mahakamu. Rozgrywka także dowozi dość zawiłe mechanizmy gwinta, które faktycznie nie są najlepiej tłumaczone z początku, jednak jak się w nie wbijemy, zaczynają niezwykle cieszyć. Ale same walki, o ile jakieś wybitne nie są, to ich realizacja i pomysłowość robi kolosalne wrażenie. To karcianka, w której roi się od wyzwań na zasadzie zagadek logicznych. To karcianka, która symuluje na stole takie wydarzenia jak oblężenie zamku, ucieczka przed lawiną, zasadzki, walki z bossami, czy starcia, kto więcej wypije piwa. Ta gra po prostu zasypuje nas kreatywnymi pomysłami na każdym kroku i nie daje się ani na chwilę nudzić. Do tego wprowadza sympatyczne mechaniki strategiczne i rozwoju obozu. No i wszystko tu się po prostu zgadza. Mimo iż zdaję sobie sprawę z niszowości tej gry, to nie mogłem się powstrzymać przed jej analizą, bo zasługuje ona na zdecydowanie większy rozgłos. Jeśli nie graliście, to zachęcam do zapoznania się z sekcją rozgrywki tej analizy, co wam pomoże się troszkę przebić przez jej niezbyt czytelne mechaniki. W fabule może was tylko wprowadzę, a przy kluczowym plot twiście zaznaczę, że jeśli was ona zainteresowała, to wpierw zagrajcie, a później kontynuujcie materiał. Analiza będzie trochę trwała, montaż dostosuję do narracji, ale jeśli wam będzie wygodniej, to można się z nim zapoznać również jako podcast. Wyruszmy więc wspólnie do Lyrii, na czele z samą królową Mewę, by zmierzyć się z największą próbą, jakiej może doświadczyć każdy władca, z wojną i zdradą. Rok 1267. W powietrzu czuć było nadchodzącą wojnę. Potężne cesarstwo Nilfgaardu łapczywym wzrokiem spoglądało na sąsiednie królestwa północy. W obliczu zagrożenia ich królowie zwołali naradę. Złożono deklarację gotowości do bratniej pomocy, zawarto sojusze. Władcy rozjechali się do domów w dobrych humorach. Wśród nich była Mewę, królowa Lyrii i Rivii. Słyszeliście o niej? Że ładna. To na pewno. Ale to nie wygląd czynił ją wyjątkową, tylko niewiarygodny upór i odwaga. Zaczynasz od niewinnej misji rozprawienia się z coraz szerszym problemem tutejszych bandytów, tak zwanych kundli ze Spali. Po niedługim przemarszu, w ferworze jakiejś dziwnej atmosfery grozy i rozpaczy, napotykając poddanych, często wystraszonych, niepewnych jutra, udaje się odnaleźć tego, który jakoby stoi za całym twym zmartwieniem. Jest to niejaki Gascon, niezwykle niefrasobliwy młodzieniec, który wydaje się tym wszystkim w ogóle nie przejmować. Brawo, pani! Pięknie to rozegrałaś! Za to ty, niemądrze, trzeba było zginąć w boju. Teraz zabiorę cię do Lyrii i oddam w ręce katom. Wspaniale! Zawsze chciałem zobaczyć stolicę. Ignorując jego arogancję, którą z pewnością ostudzą zimne cele twoich włości, ruszasz dalej. Groza jednak cię nie opuszcza. Czujesz narastający lepki strach. Woń dymu, palonych ciał i sady, by wyziera się w twoje nozdrza. Tak oto unaocznia się najgorsza wizja każdego władcy.
Twój kraj został zaatakowany przez gargantuiczne armie Cesarstwa Nilfgaardu. W dali widzisz ogień, czarny dym i gasnące nadzieje. Spotykasz emisariusza czarnych. Jego propozycja złożenia broni spotyka się z pogardą. Nigdy nie oddasz swojego kraju bez walki. Widzisz oblężony zamek, widzisz trebusze i ogromne zastępy wojsk. Pomimo strachu walczysz i pomimo niemal dwukrotnej przewagi wojsk Nilfgaardu, dzięki sile zaskoczenia udaje się powstrzymać pierwszą falę tej czarnej zarazy. To niestety tylko kropla w morzu. Ich armia zdaje się nie kończyć. Gra ta niezwykle plastycznie buduje swoją atmosferę, a narracja jest prowadzona w sposób mistrzowski. Wszystko tu działa. Podoba mi się ta wizja kroczenia przez Lyrię niczym armia. Musimy dbać o morale wojsk, a twoje karty wizualizują się jak oddział Mewe. To świetny pomysł, dzięki któremu ta umowna, pomimo wszystko walka na karty, wydaje się starciem dwóch ogromnych oddziałów. Immersję wzmacnia się jeszcze zarówno poprzez dialogi podczas starć, ale także mechaniki. Jak walczymy choćby przeciwko twierdzy, pierwsza linia wroga to mury, które musimy skruszyć. Jak walczymy przeciwko generałowi, ten widnieje na polu bitwy i często określa całe starcie jakąś swoją unikalną zdolnością. Wszystko to buduje niezwykłą atmosferę. Tak oto w grze karcianej mamy wrażenie przemarszu ogromnym wojskiem, które walka po walce powoli przeziera się przez broczącą krwią świeżo napadniętą Lyrię. Gra ta też skutecznie urozmaica nam przeprawę. Odbijając na boki, bardzo często napotykamy małe misje, które nigdy nie mają jakiegoś dobrego rozwiązania. Zawsze pozostawiają w nas poczucie goryczy. Wybieramy między jednym złem a drugim. Zabieg tak świetnie charakteryzujący przecież świat Wiedźmina. Przykładem niech będzie ta misja. Sytuacja piękna, radosna, szczera. Mianowicie Mewe dociera na wesele. Wokół widzimy kolorowe kwiaty i roześmiane twarze twoich poddanych. Chłopi będą zaszczyceni, jak sama królowa pobłogosławi parę młodą. Wszystko jednak przeradza się w koszmar. Panna młoda zostaje znienacka porwana przez grupę uzbrojonych po zęby bandytów. Nie zastanawiając się długo ruszasz na jej ratunek. Pokonując adwersarzy jesteś świadkiem tej sceny. No i tutaj musimy zdecydować, czy zniszczymy to piękne wesele na rzecz prawdziwej miłości, czy zmusimy pannę młodą do orzęku z obowiązku. Takich scen w tej grze napotykamy całe zastępy i bardzo często widzimy ich konsekwencje. Innym przykładem niech będzie oszczędzenie emisariusza Nilfgaardu. Gdy się na to zdecydujemy, ten miast się wycofać, wykorzysta sytuację. Oszukując twoich poddanych, powołując się na ciebie, zdobywa podstępem jeden z twoich zamków. Więc każda decyzja w tej grze jakoś znaczy. Mamy tutaj też często do czynienia z wiedźmińską robotą. Zabawną sytuacją jest choćby spotkanie tego trolla. Okaż szacunek, trolu. To twoja królowa. Witaj, twoja królowa. Ja jestem sklep. Spokojnie, Reinhard, poradzę sobie. Sklep, mówisz? Bo coś sprzedajesz? Nie, bo jak jestem zły, to w sklepie. Sprzedajesz? Co to takiego? Jeśli ktoś grał w wieloosobową wersję Gwinta, wie, że sklep to oczywiście troll sprzedający karty. Po drodze napotykamy chyba najbardziej dla mnie imponujący kawałek tej gry, czyli zagadki. To, co twórcy potrafią wycisnąć z mechaniki karcianki, robi niesamowite wrażenie. Sprawdzają nasze zrozumienie mechanik na setki sposobów. Podczas takich starć dostajemy określone z góry karty oraz nietypową sytuację na stole. Musimy czy to pokonać golema, czy jakieś inne monstrum, albo poradzić sobie na przykład ze stadem zakażonych krów. Zagadki te to prawdziwa kopalnia pomysłów i wprawia mnie w zachwyt, jak bardzo twórcy chcieli, abyśmy nawet na jedną walkę nie czuli nudy, jak bardzo potrafili bawić się podczas tworzenia tej gry jej mechanikami. Coś wspaniałego. Ruszamy dalej poprzez objuczone strachem pogorzeliska. Jakby problemów było mało, nie wiadomo skąd, na twojej drodze pojawiają się piraci ze Skellige. Na szczęście, gdy udaje się ich pobić, Mewe wykorzystuje ich butę na swoją korzyść. Jeśli zaciekawiła was fabuła, to zatrzymajcie ten materiał i zmierzcie się z tą wspaniałą historią, bo uwierzcie mi, to dopiero początek tej narracyjnej układanki. Czujcie się ostrzeżeni przed znacznymi spoilerami i lecimy dalej. Udaje się dotrzeć do stolicy Lyrii. Czeka cię trudna rozmowa ze swoim niezbyt zaradnym synem Willemem. Sytuacja okazuje się jakimś cudem jeszcze trudniejsza. Otóż hrabia Caldwell oraz twój syn cię zdradzają i wtrącają do więzienia.
Dumna Mewe została odarta z korony oraz królewskiej zbroi. Jej honor wytrzymuje i tę próbę i nie korzy się ani na chwilę przed zdrajcami. Pojawia się jednak nadzieja na ucieczkę. Otóż zabawnym zrządzeniem losu możesz uzyskać pomoc od twego niedawnego wroga, Gascona. Król Demavent jest mi winny pomoc, a po drodze może znajdę jakiś ochotników. Pierwszych już masz. Jak to? W Lyrii jesteśmy spaleni. Straciliśmy kryjówki, wszędzie roi się od Nilfgaardczyków, Caldwell będzie na nas polował. Poza tym bawi mnie myśl, że dumna Mewe będzie walczyła ramię w ramię z bandytą, którego dopiero co chciała wieszać. Książę złodziei okazuje się potrzebnym sojusznikiem i poprzez liczne fortele udaje się uciec ze stolicy Lyrii. Mewe będzie musiała wieść życie banitki. Wierzy jednak, dzięki sile charakteru, że podniesie się z kolan, że Lyria znowu będzie jej, choćby miała strzeznąć ze zmęczenia. Udajecie się do Edirn. Tam spotykacie czarną Rylę i łączycie siły przeciwko nowemu wrogowi, czyli elfom z komanda Skojatel. Wpierw jednak chcecie oswobodzić miasto Rosberg, którego ogromne mury nigdy nie zaznały klęski. Aż do teraz waszym oczom ukazuje się ten infernalny spektakl. W chaosie, ogniu i krwi próbujecie uratować kogo się da. Niestety Nilfgaard nie oszczędzał nikogo. Udaje się jednak jakimś cudem wyratować tutejszego inżyniera Xaviera. Jego twarz przypomina jakiś groteskowy dziw. Przepoczwarzyła się w maskę bólu i cierpienia. Błaga cię on o pomoc. Porucznik, inżynier Xavier Lemens. Melduje się na rozkaz. Medyk! Przyślijcie medyka! Xavier? Co się z tobą stało? Ja... nie wiem. Dowodziłem obroną wschodniej wieży. Braliśmy w kotle olej, żeby wylać go Nilfgaardczykom na łby, kiedy pocisk trafili nas. Kocioł się przewrócił. Wszystko stanęło w ogniu. Nie wiem, co było dalej. Wcielasz Xaviera do oddziału. Trzeba znowu zwrócić uwagę na nieprawdopodobną reżyserię dubbingu. Rola Grzegorza Drojewskiego jako Xaviera jest przejmująca, w każdym słowie czuć ten ból, który go przenika do kości. Dalej ruszacie w Siną Puszczę, królestwo elfów i ich matecznik pamiętający czasy sprzed koniunkcji sfer. Pierwsze co widzicie, aż rozdziera serce, widzicie płaczącą wierzbę pełną ponabijanych ciał, ale nie tylko ciał, niektórzy nadal żyją. Już nawet nie krzyczą o litość, tylko w amoku czekają na ostatni oddech, by ich męka wreszcie się skończyła. Sama puszcza jest aż parna i duszna. Wszędzie słyszysz szepty, masz nieodparte wrażenie obserwowania. Tak też zresztą jest, co i rusz staczasz pojedynek z komandem Skojatel. I głównym dowodzącym okazuje się niejaki Eldain. Ale ostatecznie i on przegrywa z tytaniczną determinacją Mewę. Umrzeć na cmentarzu. Jest w tym coś zabawnego, prawda? Dziwi mnie, że jest ci do śmiechu. Łzy wypłakałem już dawno temu. Moi bliscy wszyscy zginęli w pogromie. Bez sensu, bez sensu. Z ulgą wychodzisz z puszczy. Niestety znowu stajesz się świadkiem piekła, jakie Nilfgaard zgotował tym ziemiom. Mimo iż wydawało się to niemożliwe, Altensberg, będący co prawda w trakcie oblężenia, widniał jako ruina. Jako miasta, które wydaje agonalne rzężenie śmierci. Ruszasz na odsiecz, udaje się chwilowo przełamać oblężenie, to jednak przegrana sprawa. Na miejscu, o dziwo, spotykasz króla Demavenda. Ten nie uciekł z oblężonego zamku, jednak to nie odwaga kierowała jego działaniem. No dobra, to tak między nami. O co chodzi? Słyszałaś przecież, bronię stolicy. Jak bohater. Demavent, błagam cię. Nie wciskaj mi tego kitu, za długo się znamy. Czemu zostałeś? Ech, Mewe, równie wścibska, co piękna. Widzisz ten budynek? No tam? Ten burdel? Purpurowe giezło? Któż, tylko się nie śmiej. Jestem jego bywalcem. Regularnym, rzekłbym. Jedna z tamtejszych dziewczyn, Damroka. Cudowne jest. Młodnieje przy niej.
Raczej głupiejesz. Demavent, jest wojna, a... Daj mi skończyć. Damroka zaszła w ciążę. Równo 9 miesięcy temu, już rozumiesz? Zaczęła rodzić. Wczoraj. Sama rozumiesz. Nie mogę jej tak zostawić. Nie mogę jej przewieźć, więc muszę utrzymać pozycję, póki nie urodzi. Przetrzymujesz Nilfgaard. Dziecko Demavenda się narodziło. Wokół tyle śmierci, więc nowe życie natycha wolę do walki. Przynajmniej chwilowo. Trzeba jednak uciekać, Altenzberg nie ma szans. Mewe musi uzyskać wsparcie, musi uzyskać większą armię. Król proponuje rozmowę z krasnoludami z Mahakamu. Ci raczej nie będą skorzy do negocjacji, konflikty ludzi ich nie interesują. Żeby chociaż móc z nimi porozmawiać, Demavend wręcza ci ołowiany pierścień. On według zwyczajów nie pozwoli spławić Mewę, będą ją chociaż musieli wysłuchać. Nie mając właściwie lepszej alternatywy, zgadzasz się na ten karkołomny plan. Mroźny wiatr kąsa twoje strudnione marszem wojska. Śnieg zgrzyta pod butami, rytmicznie i mechanicznie, tworząc jakąś nieskończenie melancholijną pieśń. Twoim przewodnikiem po mieście krasnoludów okazuje się niezwykle serdeczny przedstawiciel jednego z tutejszych rodów, niejaki Gabor Zigrid. Niestety tych serdeczności na wiele nie wystarczy, bo następna konfrontacja z tutejszym starostą będzie całkowicie odwrotna. Poza pomocą w starciu z Charleyem stajesz przed starostą, niejakim Bruwerem Hogiem. Jego charakter okazuje się twardy jak lody tutejszych pieczar. To właśnie nasz starosta, Bruwer Hog. A co to za jedni? Królowa Lyri i Rivi, Mewe, wraz ze świtą. Moje uszanowanie, starosto, przybywam... Przybywasz, bo czegoś chcesz. Pieniędzy najpewniej, albo żołnierzy. No co? Może stary jestem, ale nie głupi. Jak bieda, to do krasnoluda. Przyznaję, moja wizyta nie jest bezinteresowna, ale jeśli mnie wysłuchasz, zobaczysz... Gabor, czemu wpuściłeś ją tu z bronią? Bez worka na głowie. Ma ołowiany pierścień, starosto. Dostałam go od króla... Od Demavenda? No przecież, że od Demavenda. Zaufaj człowiekowi, daj mu coś cennego, a ten zaraz rozdaje na prawo i lewo, jak ulicznica całusy. Dobrze, że do Lombardu nie zaniósł. O, ludzka ich mać. Mimo, że Bruwer cię spławia, Gabor twierdzi, że nie wszystko jest stracone. Twierdzi, że możesz zaskarbić sobie zaufanie krasnoludów, rozwiązując pewną sprawę, którą trapi Mahakam. Objaśnię ci kontekst. Otóż krasnoludy są mocno przeżarte przez nadmierną biurokrację, która absolutnie paraliżuje jakiekolwiek decyzje albo je rozwleka poprzez dziesięciolecia. Jednym z problemów są właśnie potwory. Potwory, które coraz liczniej napierają na miasto i sprawiają coraz większe kłopoty. I gniazdo znajduje się w starym mieście, tak zwanym Gnieździe Borosa, którego krasnoludy nie mogą tknąć, bo zabrania im prawo. Jednak tobie może się to upiec. Możesz przyspieszyć ten proces i pomóc krasnoludom. Eksplorując monumentalne krasnoludzkie zabudowania, napotykasz dziwny widok. Otóż twoim oczom ukazuje się ogromny smok. Widząc, jak pali inne krasnoludy, postanawiasz interweniować. Postanawiasz zmierzyć się z poczwarą. Zwyciężasz. Smok, mocno ranny, wycofuje się do swojego leża. Jeden z klanów jest ci za to niezwykle wdzięczny, wdzięczny za pomoc i spróbuje udobruchać Bruwera. Misja ze smokiem to następny przykład świetnego, niejednoznacznego questu. Krasnoludy początkowo przedstawiają, że smok od tak ich zaatakował. Okazuje się, że to nieprawda. Smok w pieczarze opowiada, że został otruty. Keltulis zaniósł się śmiechem, przyciskając łapę do krwawiącego boku. Nawet ci nie powiedziałem, podłe karły. Hej, uważaj na język! Krzyknął Gabor. Poza tym ja też o niczym nie wiem. Keltulis przypatrywał się Leryjczykom nieufnie, przeszywając ich swym żmijowym spojrzeniem. A potem zaczął swoją opowieść. Karawana, którą Mewę spotkała wcześniej na drodze, była inna niż poprzednie. Przygotowane dla Keltulisa mięso było tym razem peklowane nie tylko w soli, ale i w truciźnie. Kiedy smok zwijał się z bólu, do pieczary weszły krasnoludy z klanów Lęców i potłukły jego jaja. Czekaj, czy ja dobrze rozumiem? Mewe weszła potworowi w słowo. Jesteś... samicą? Zgadza się.
Nawet tak z pozoru niejednoznaczna misja jak walka ze smokiem ma tutaj drugie dno i jest wymagająca moralnie. Dalej ruszasz w te zimne, skaliste i nieprzyjemne szczyty. Dostrzegasz to. Wydawało się jej, że szczyty, które widzi na horyzoncie, są pokryte setkami czarnych plamek. Kiedy podjechała bliżej, zrozumiała, że to okna wykutych w litej skale domów. To była nasza duma, westchnął Gabor. Kraniec Borosa, miasto wydrążone w górach. Pamiętasz, co powiedziałam, kiedy uciekaliśmy z Lyrii? Zapytała Mewę, zwracając się do Reynarda. Przysięgłaś, że odzyskasz koronę, choćbyś miała po nią zejść do piekła. Pora wywiązać się z obietnicy. Nie ma czasu, by zwątpić. Czas, by działać. Następnym przystankiem będzie stara kopalnia, pełna mroku i nierozpoznanego zła. Jako mądry władca wierzy jednak, że czasem warto dać swej armii odetchnąć, dać mu ukojenie od znoju i frasunków. Stajecie przy tutejszym browarze, znowu czeka was starcie. Tym razem Gascon postanawia w heroicznym pojedynku zmierzyć się z Garbonem. Postanawiałem się zmierzyć. Kto więcej wypije? I za to lubię tę grę, za to lubię Wiedźmina. Za to, że pomimo mrocznych historii dają nam też te radosne przystanki, takie momenty oddechu pełne humoru i szczerości. Sama bitwa jest następnym pomysłem, jak można oryginalnie reinterpretować mechaniki tej karcianki, że można kartami pokazać nawet pijacki pojedynek. W innym miejscu napotykasz też krasnoluda o pseudonimie Kamienne Serce, z którym grasz w karty na dość nietypowych zasadach. Oczywiście jest to nawiązanie twórców do jednej z najpopularniejszych karcianek w tym medium, czyli do Hearthstone'a. Niestety, sielanka nie może trwać wiecznie. Czas ruszać. Głębia Davora faktycznie zdaje się miejscem niemal przeklętym. Oddział Mewe zbliżał się do głębi Davora. Śladów żerowania bestii nie trzeba było daleko szukać. Na zabarwionym krwią śniegu odciśnięte były liczne ślady łap i pazurów, a wśród kamieni walały się ogryzione kości. Gascon podniósł jedną z nich. Pusta w środku, powiedział. Coś wyssało szpik. Żołnierze udawali, że makabryczny widok nie robi na nich wrażenia. Maszerowali przed siebie równym krokiem ze śpiewem na ustach. Ale słysząc ich drżące głosy, Mewe wiedziała, że jedynie próbują zakrzyczeć własny strach. Udaje się jakimś cudem przetrwać, udaje się przegnać tutejsze zło i zalać głębie tak, by nigdy już nic z niego nie mogło wypełznąć. Zmęczeni, ale dumni z siebie ruszacie dalej. Pech jednak Mewe nie opuszcza. Podczas marszu następuje lawina. Garbon tłumaczy, że krasnoludy wywołują tutaj lawiny dzięki systemowi trąb. Robią to, by śniegi nie zalegały na tyle, by zagrzebać pod sobą niegdyś cały Mahakam. Lawinę miano wywołać dopiero następnego tygodnia. Raporty mówią jednak o pewnym nilfgaardzkim emisariuszu, który niezwykle nalegał, by przyspieszyć ten proces. Nie ma mowy o przypadku. To był atak. Mielisz w ustach liczne przekleństwa. Mimo strat, mkniesz dalej. Dowiadujesz się o czymś jeszcze, czymś mrocznym. Gascon zdradza ci, że liczne trupy, które spoczywały w głębi Dorna, musiały zostać obgryzione już po śmierci. Trupy miały także liczne obrażenia od toporów i mieczy. Tak jakby zostały zamordowane, Gabon przyciśnięty zdradza ci mroczne tajemnice Mahakamu. Tak, oszukałem cię. Na polecenie starszyzny naszego klanu. Miałem się upewnić, że zniszczysz kraniec Borosa i głębie Davora. Tak, aby nie zachowały się żadne ślady. Czemu? Co chcieli ukryć? Te dwa miejsca należały kiedyś do klanu Fuksów. Naszych śmiertelnych wrogów. Od pokoleń nas gnoili. Opluwali. Zabierali, co chcieli i kiedy chcieli. A starosta miał to głęboko w życiu. W odpowiedzi nasz klan popełnił niewybaczalną zbrodnię. Starszyzna Zigrinów wykorzystała okazję i... Bogowie, czyli to wy stoicie za śmiercią tych wszystkich krasnoludów? Ja nie brałem w tym udziału. Byłem temu przeciwny.
Nie wiesz, co zrobić z tą straszną informacją. Ruszasz dalej na spotkanie z Brygerem pod monumentalną górą Carbon. Przemierzając długi most, zostajesz znowu zaatakowany. Tym razem adwersarzami okazują się elfy. Skąd się tu wzięły? Nie wiesz, trzeba walczyć. Elfami dowodziła Saevela. Chciała pomścić Eldaina z Siwej Puszczy. Bardzo się jednak nie udało. Konfrontacja trochę ostudziła twoje relacje z Brygerem. Dziękuję za zaproszenie, starosto. Zaproszenie? Dobre sobie, raczej wproszenie. Jak długo żyję, równie upartej baby jeszcze nie widziałem. Z całym szacunkiem, przyganiał kocioł garnkowi. Aha, no prawda, sam też łatwo zdania nie zmieniam, ale raz na jakiś czas się zdarza. Ludzkie wojny nic mnie nie obchodzą. Bo i kto by je zliczył, nie ma roku, żeby któryś król nie najechał drugiego. To jest ze świeżbem dłużej na dupie usiedzi. Dlatego jeszcze dziś rano miałem zamiar odprawić cię z niczym. Mimo poparcia, jakiego udzieliły ci klany. Rivia z Rivia, kogo to interesuje? Ale to było rano, zanim nas napadnięto. Wszyscy wiedzą, że Nilfgaard wspiera Skojatel, że się nimi wysługuje. No to ja też się wysłużę. Królową Mewę. Tak oto dostajesz wymagane wsparcie. Nigdy byś nie przewidywał aż takich problemów po drodze. Do tego twoją mahakamską przeprawę zwieńczy jeszcze jedna trudna rozmowa. Z własnym synem, z Wilhelmem. Mewę musiała walczyć ze sobą, żeby się nie obrócić, nie spojrzeć jeszcze raz na syna. Zmienił się, odkąd ostatni raz go widziała, zmężniał. I dobrze wyglądał w koronie. Ruszasz dalej. Problemy się tylko piętrzą. Otóż jasno wynika, że masz w swoich szeregach zdrajcę. Inaczej pewne informacje o twoich poczynaniach nie mogłyby spowodować tak szybkiej reakcji Nilfgaardu. Musisz być jeszcze czujniejszy niż zwykle. Nie możesz zdradzić swoich planów nikomu, nawet Reynardowi i Gasconowi. Docierasz do krainy Angren, gdzie ma stacjonować sam hrabia Caldwell, ten przez którego doświadczasz tego całego piekła. W międzyczasie rozmawiasz z Reynardem o poczynaniach Nilfgaardu. Reynard, walczyłeś na pierwszej wojnie z Nilfgaardem, prawda? Zgadza się pani. W randze kapitana. Już wtedy tacy byli? Palili pola, brali chłopów w niewolę? Nie, pani. Wtedy walczyli honorowo. To co się stało? Jedni mówią, że to przez cesarza, Emhyravar Emrejsa, że z czasem stał się bardziej bezwzględny i okrutny, a w ślad za nim zmienili się nilfgaardzcy żołnierze. Ale ty w to nie wierzysz. Nie, pani. Więc czemu? Czemu zaczęli nami gardzić? Bo łatwiej gardzić kimś, kogo się zna. Przed pierwszą wojną nic o nas nie wiedzieli, a potem zobaczyli, że mają lepszą broń, większe miasta, nowocześniejsze manufaktury, że w największych miastach północy ścieki płyną otwartym rynsztokiem i uznali, że nie jesteśmy im równi. A przy takim założeniu zabija się łatwiej. I to następny moment, za który uwielbiam tę grę. Trudno o tak błyskotliwie napisane dialogi w jakimkolwiek medium. Sam mistrz Czapkowski, gdyby potrafił popatrzeć na tę grę chłodnym okiem profesjonalisty, myślę, że przyklasnąłby z dumą. No ale jak wszyscy wiemy, nie potrafi. Ruszasz dalej, musisz po drodze przejąć jeden z nilfgaardzkich fortów. Dochodzi wówczas do dziwnej sceny. Gascon sam oferuje pomoc w otwarciu jego bram poprzez fortel. Nie zdradza jednak szczegółów. Jakimś cudem udaje mu się to bez większego problemu. Po udanym oblężeniu Reynard zdradza swoje podejrzenia, jak mu się to udało. Nie lubisz zdradzać swoich sekretów, prawda? Mnie to nie dziwi. Gdybym miał tyle na sumieniu, też bym trzymał język za zębami. Przyjacielu, nigdy nie ukrywałem mojej niechlubnej przeszłości. Tak, byłem rozbójnikiem. Nie zgrywaj głupca, wiesz o czym mówię. Ale ja nie wiem. Reynard, co tu się do cholery dzieje? Pani, pamiętasz to nilfgaardzkie pismo, które przechwyciliśmy w Mahakamie? Doprowadź Mewę wraz z oddziałem we wspomniane miejsce, będziemy czekali. Nagroda wedle wcześniejszych ustaleń. To Gascon mi powiedział, że Caldwell dostał we władanie Angren. On pierwszy zasugerował, żebyśmy pojechali do Bindugi.
Nilfgaardczycy otworzyli mu bramy, bo się go spodziewali. Miał im przywieźć więźnia. Ciebie. No tak, powinnam była się spodziewać. Pamiętam, że kiedy spytałam cię jeszcze w więzieniu, czemu mi pomagasz, twoja odpowiedź była dziwna. Nieprzekonująca. Mewe. Wasza wysokość, łajdaku. Co ci obiecali w zamian? Amnestię? Pieniądze? Jedno i drugie. Wiedziałem, że jeśli cię uwolnię i wyciągnę Caldwellowi z rąk, a potem zwrócę się do Nilfgaardczyków, będą musieli ze mną rozmawiać. I potraktują mnie bardzo poważnie. Zaczęliśmy negocjować w Edirn. Niedługo po upadku Rosbergu doszliśmy do porozumienia. To czemu jeszcze żyję? Czemu nie porwałeś mnie wczoraj w nocy i nie zawiozłeś do czerwonej bindugi zakutej w kajdany? Mewe, zamierzałem cię sprzedać, to prawda, ale w Edirn zyskałaś mój szacunek. A w Mahakamie podziw. Wycofałem się z umowy z Nilfgaardczykami. Dlatego wpuściłem was do fortu i upewniłem się, że jego komendant nie wyjawi ci prawdy. Ale nie doceniłem Reinarda. Nie próbuj się przymileć, zdrajco. No, proszę cię, przyganiał kocioł garnkowi. Reinhard, o czym on mówi? Nie mam pojęcia, pani. Naprawdę? A ja cię miałem za człowieka honoru. No dalej, Reinhard. Powiedz swojej królowej, kto się kontaktował z Willemem. Co? Jeden z moich ludzi włamał się do komnat gościnnych jego wysokości w Mahakamie. Znalazł w jego sakwach pismo sygnowane przez niejakiego Reinarda Odo. Reinhard, błagam, powiedz, że to kłamstwo. Pani, miałem nadzieję, że się jeszcze pogodzicie. Serce mi się krajało, kiedy patrzyłem, jak syn staje przeciw matce. Chciałem pomóc. Za moimi plecami? Wasza wysokość, ja tylko próbowałem przemówić księciu do rozsądku, otworzyć mu oczy. Tak teraz mówisz, ale nie wiem, co było w tych listach, na co się umówiliście. A w twoje słowo wybacz, ale nie uwierzę. Widzisz? Zdradziłem cię, to prawda. Ale nie ja jeden. Mewe czuła wzbierającą wściekłość. Ale wiedziała, że musi zachować zimną krew. Rozwiązać problem, zapomnieć o nim i jak najszybciej podjąć przerwany marsz. Tak oto poznajesz zdrajców. Zdrajcami byli twoi najbliżsi kompani. Wydałem się jednak pełni skruchy, wydałem się żałować. Możesz im wybaczyć, ale nie musisz. Podczas podróży dostajesz na szczęście możliwość, by zaczerpnąć chwili oddechu. Tutejsi mieszkańcy wyprawiają przyjęcie z powodu ich tutejszego święta. Wiedząc, co przeszli twoje wojownicy, zatrzymujesz się. W trakcie hulanki dochodzi do zabawnego zdarzenia. Ani trochę? Ani troszenieńkę? Powtarzam, to nie twój interes. Oczywiście, że nie mój. Gdyby był mój, to by aż tak mnie nie ciekawił. Zresztą możesz sobie milczeć. Przecież widzę, jak się na nią gapisz. Oczy jak lipcowe niebo. Włosy niby łany pszenicy. O kim mówicie? Wasza wysokość. O proszę, co za zbieg okoliczności. To na kogo gapi się Reinhard? No przecież, na tę nową balistę. A co to jest za sztuka? Nie sposób oczu oderwać. Nie uważacie, że wy dwaj już dość mieliście przede mną sekretów? Nie róbcie ze mnie idiotki, o co chodzi? Mewe, naprawdę, lepiej... Chodzi o sprawy prywatne, pani. Sercowe, można powiedzieć. Jeśli to tylko możliwe, wasza wysokość, wolałbym nie dzielić się szczegółami tej rozmowy. No tak, zostawić facetów samych to wiadomo, na co zejdzie. Dobrze. Nie przeszkadzam. Mewe wróciła do ogniska, usiadła na pieńku. Aha, mało brakowało. Cicho! I uśmiechnęła się pod nosem. Czas wrócić do trudnej rzeczywistości. Przypuszczasz szturm na Fort Caldwella. Wreszcie możesz dokonać tak bardzo rozkosznej zemsty. Do Tuzli prowadzi tylko jeden most, który kazałem podpalić, kiedy zaatakowałaś zamek. Bagna wokół twierdzy są zbyt głębokie, żeby się przez nie przeprawić. A nim naprawisz most, Nilfgaardczycy już tu będą i skręcą ci kark.
Nie ciesz się tak. Nie doczekasz tej chwili. Zdaję sobie sprawę, ale prawda jest taka, że chociaż zajęłaś zamek, że chociaż mnie zabijesz, to ja wygrałem. Przechytrzyłem cię, Mewę, 2 razy. I wiesz co? To nawet nie było specjalnie trudne. Niestety Caldwell miał rację. Nie mając większego wyboru, uciekasz w mrok tutejszych krwawych bagien. Miejsca powszechkroć przeklętego, które zawładnęło ponoć tajemnicze monstrum Gernichora. Całe miejsce aż roi się od napuchniętych krwią pijawek i kleszczy. Co krok musisz walczyć zarówno z trudami podróży, ale także z poczuciem nieskończonego obrzydzenia. Po drodze napotykasz jednak jakimś cudem żywą duszę, postać noszącą miecze na plecach, a na szyi noszącej medalion w kształcie głowy niedźwiedzia. Spotykasz wiedźmina o imieniu Ivo. Opowiada się on legendę o tutejszym monstrum. Moczary Izgith to terytorium niezwykle groźnej istoty. Elfy znali ją jako Gvernihær, krwawą panią, co miejscowi przekręcili na Gernichore. No a miejscowi wierzą, że Gernichora to duch przeklętej księżniczki. To znaczy? Ponoć jechała tędy na północ, żeby poślubić temerskiego księcia. Ale jej orszak zgubił drogę, wozy ugrzęzły, a ludzie potopili się w trzęsawiskach. Gernichora złapała się korzenia, nim wciągnęło ją bagno. Długo wołała o pomoc, ale bez skutku. Oblazły ją setki pijawek i wyssały z niej całą krew do ostatniej kropli. Jej dusza była tak przepełniona strachem i obrzydzeniem, że nie mogła odejść w zaświaty. Więc wróciła, ożywiona magią Izgith. Straszna historia. Ta, ale pewnie zmyślona. Zresztą, elfim legendom też nie daje wiary. Gernichora to potwór. Wyjątkowo groźny, ale potwór. Nie udaje ci się go niestety namówić do pomocy. Pozostajecie samotni z koszmarami tutejszego miejsca, aż wreszcie docieracie do jądra ciemności. Lyryjczycy dotarli do serca Izgith. Z każdej gałęzi, z każdego krzaka zwisały opite krwią pijawki i kleszcze. Ich odwłoki lśniły, roztaczając czerwoną poświatę w mglistym powietrzu. Śmierdzące zgnilizną powietrze przyprawiało Mewę o zawroty głowy. Królowa zatrzymała się przy porośniętym mchem głazie, oparła rozpalone czoło o zimny kamień. Mijali ją kolejni żołnierze. Nagle Mewę usłyszała plusk, jakby zaczął lać ulewny deszcz. Uniosła wzrok. Kleszcze i pijawki spadały w ciepłą, jak zupa wodę, i niczym na komendę płynęły niezdarnie w stronę kępy martwych olch. Mewę wiedziała, kto się wyłoni zza drzew. Gernichora, pani Izgith. Do broni! Wrzasnęła. Zewrzeć szyki! Lyryjczycy stanęli blisko siebie, schowani za murem starcz. Przerażeni patrzyli, jak pomiędzy gałęziami rozbłyskują ślepia, a z bulgoczącej wody wyłaniają się pokryte szlamem bestie. Mewę szeptała bezgłośnie słowa modlitwy. Melitele, dobra matko, czuwaj nad nami. Po walce, która wydawała ci się jakimś widem, dziwnym sennym majakiem, koszmarem, który się po prostu wypiera, o którym się zapomina, ruszasz dalej. Nie chcesz już nigdy tu być. Ruszasz do barki, która miała ci pomóc stąd uciec. Barki jednak nie ma. Pech nie chce cię opuścić. Do tego wyczuwasz oddech Nilfgaardzkiej armii na plecach. W trakcie podróży zdradza się coś, czego byś nigdy nie przewidział. Zdradza cię twój główny inżynier, Xavier. Długo czekałem na właściwą chwilę, aż będziesz sam. Wkrótce umrzesz, królowo, a wraz z tobą duch oporu w Lyrii, Rivii i całej północy. Helherter! Xavier nie dokończył nilfgaardzkiego pozdrowienia, ani swego zadania. Udało wam się ustalić, czemu Xavier przeszedł na stronę cesarstwa? Powiedzmy, że tak. Pani, człowiek, który cię zaatakował, nazywał się naprawdę Gvalter ep Elwynog.
i był nilfgaardzkim szpiegiem. Ale znaleźliśmy go przecież w Rosbergu pośród ruin w pogorzelisku. I dlatego właśnie nikt go nie podejrzewał. Przypuszczamy, że Gwalter zinfiltrował szeregi edyrnińskiej armii ładnych parę lat temu. Rzeczywiście, uczestniczył w obronie Rosbergu. Do czasu. W krytycznym momencie wysadził kawał muru w powietrze. Udało mu się, ale sam został ciężko poparzony. Gdyby nie nasi medycy, pewnie by nie. Czekajcie, czyli twierdza nie upadła wcale przez elfy, jak mówił? To było kłamstwo, które miało wzmocnić nienawiść między rasami. Doprowadzić do zaognienia wewnętrznego konfliktu w Edirn. A, patrząc na reakcję Riley, udało mu się. Sukinsyn. I nawet w takim stanie, nawet na chwilę nie wyszedł z roli. Wiele słyszałem o nilfgaardzkich szpiegach, pani. Są szkoleni od dziecka, poddawani ciągłej indoktrynacji. Dla cesarza zrobią wszystko, naprawdę wszystko. Gwalter dostrzegł okazję, żeby wejść w nasze szeregi i zręcznie ją wykorzystał. Próbując jakoś dojść do siebie po tym przerażającym wydarzeniu, niestety nadchodzi Nilfgaard. Musisz walczyć. Wiem, co chcecie usłyszeć. Zaczęła królowa. Że wyjdziemy z tego cało, że czuwają nad nami bogowie, że zaraz nadejdzie odsiecz. Ale to byłyby kłamstwa. Prawda jest taka, że jesteśmy w pułapce. Nie wygramy tej bitwy, ani jej nie unikniemy. Możemy tylko wybrać, jak umrzemy. Czy na sznurze, jak zwykli przestępcy, czy z bronią w ręku. Ja już podjęłam decyzję. Teraz wasza kolej. Mewę pognała w stronę mostu, prosto na las nilfgaardzkich włóczni w deszczu strzał. Wreszcie mogła sobie pozwolić na łzy. Łzy gniewu, strachu, zmęczenia. Dopiero na kilka kroków przed liną wroga odważyła się odwrócić. Nie jechała sama. Podczas starcia całkowicie przypadkowo pomaga ci trójka cudacznych wędrowców. Na czele z białowłosym, postawnym mężczyzną. Nie strzelać, nie strzelać, my twoi! Zaraza, z deszczu pod rynnę. Na most! Przebijaj się z ludźmi na most! Zeprzemy obronę! Fani książek z pewnością całą grę czekali na ten moment, tak zwanej bitwy o most, bo znając Mewę z trzeciej odsłony sagi Wiedźmina, czyli Chrztu Ognia, doskonale wiedzieli, że jej losy na chwilę splotły się z Geraltem, właśnie w tym miejscu, i możemy ich wspólnie doświadczyć. Mamy tu też jedyną możliwość, by zobaczyć wizję Redów, jak wyglądał sam Kahir. Mewę, między innymi dzięki opętańczej skuteczności wiedźmińskiego miecza, cudem wygrywa starcie, a Geralta postanawia pasować na rycerza, co wyszło dość karkołomnie, bo wybiła ząb w trakcie walki. Chcesz się obronił most? Spytała Mewę. Wiedźmin z początku myślał, że od uderzenia stracił słuch, ale zaraz pojął, że to królowa sepleni. O, jakoś tak wyszło. Ha, wyszło! Mewę prawie zakrztusiła się krwią. Trzymajcie mnie! Królowa postanowiła, że wynagrodzi Geralta, pasując go na rycerza. Inny monarcha wybrałby bardziej sprzyjającą chwilę, ale Mewę... Mewę nie lubiła czekać. Prawie Odo, chyba jest się formułę. Ja nie mogę, przez tego zęba. Pomimo legionów przeszkód, Mewę, dzięki kolosalnej sile determinacji, udaje się przechylić szale wojny na stronę Lyryjczyków. Dzięki niej czarna fala Nilfgaardu zaczynała przeistaczać się w niezbyt dotkliwy przypływ. Wróciła do swego kraju, do Lyrii. Po drodze masz umówione spotkanie, które wydaje się być trudniejsze od dziesiątek batalii z Nilfgaardem. Stajesz sam na sam ze swoim synem. Synem, który postawił na złą kartę. Mimo to nie pada przed matką na kolana, nie błaga o jej litość. Dalej wykazuje dumę i pewność siebie. Dwie cechy, których wcześniej nie wykazywał. Dwie cechy, które tak bardzo potrzebuje dobry władca. Dwie cechy, które odziedziczył po tobie. Masz wybór. Możesz zamknąć go w więzieniu, bądź połączyć siły i w ramię zmierzyć się z Nilfgaardem. Ruszasz dalej. Ostatnie starcie będzie miało miejsce tam, gdzie zaczynałeś, w Rivii. Tam właśnie stacjonuje generał Ardal Ebdach.
Twoje Nemezis, butny, zadufany w sobie człowiek, traktujący ludzi spoza Nilfgaardu jak stworzenia niedorozwinięte. Będąc w kluczu pomiędzy znacznie liczniejszą armią Nilfgaardu, po którą posłał Ardal, a zamkiem w Lirii, Gascon proponuje właściwie samobójczą misję, by otworzyć bramy tego ogromnego zamku. Możesz wybrać, czy on się ma na nią wybrać, czy Reinhard. Fortel się udaje i ścierasz się z samym generałem. Swoją drogą nie jestem fanem tego ostatniego starcia. Rozumiem, że ostatnia walka powinna być wymagająca, ale według mnie tutaj doszło do lekkiego absurdu. Talia Ardala jest właściwie nieskończona, jego zdolności dowódcy są strasznie potężne. Trudno się mu przeciwstawić. Jak graliście, to dajcie znać, czy też mieliście z nim aż taki problem i czy to starcie wydawało wam się nieuczciwie trudne, czy po prostu wymagające. Zależnie od decyzji, ktoś z twoich głównodowodzących ginie. U mnie to był Gascon, więc dalej puszczę dialog z Reinhardem o tym wydarzeniu. Tak? Jest coś jeszcze? Pani, wybacz śmiałość, ale martwię się o ciebie. Wyglądasz, jakby trawiła cię choroba. Nie sypiasz. Wiesz, ciągle wracam myślami do bitwy o Rivie. Do śmierci Gascona. Może gdzieś popełniłam błąd. Może nie musiał umierać. Nie musiał, pani. Nie musiał w ogóle tam być. Ja jestem żołnierzem. Przysiągłem ci służyć. A Gascon mógł się odłączyć w każdym momencie. Rozumiem, że czujesz żal, pani. Ale pamiętaj, że on wiedział, na co się pisze. Zginął, bo uznał, że byłaś tego warta. Ciężko o większy dowód przyjaźni, o większy dar. Przyjmij go, pani. Z wdzięcznością, nie ze smutkiem. Pomimo kiepskiej kondycji ostatecznie docierasz do finału. Ardalowi udało się uciec, ale masz go w szachu. Nilfgaard wytraca pęd. Jego porażka jest właściwie pewna. Docierasz do pewnego konwoju, który przemyca informacje dla twojego największego wroga. To list od Emhyra. Zawiera się w nim informacja, by Ardal popełni samobójstwo przez swoje niepowodzenia. Obserwując oblężenie, rozmawiasz ostatni raz z Demaventem. Jego syn ma się dobrze, a sam podziwia twoją determinację i odwagę. Tak właśnie sławią cię w pieśniach. Sam mistrz Jaskier napisał o tobie balladę Bitwa o Most. Jeśli wierzyć słowom poety, władasz mieczem równie dobrze co wiedźmin. Brzmisz, jakbyś był zazdrosny. Szczerze, Mewa? Jestem. Zabrakło mi odwagi, determinacji. Kiedy cała północ podkuliła ogon, ty jedna pokazałaś pazur. Cóż, niech to będzie lekcja na przyszłość. Skoro już mowa o przyszłości, jak twój syn? Aldwin? Rośnie jak na drożdżach. Podobny do mnie jak dwie krople wody. To dobra wiadomość, zważywszy na profesję matki. Ciszt! Teraz to hrabina Damroka z Gulety, dama dworu. Twoja prawowita małżonka musi być zachwycona. Ciężko powiedzieć. Dawno się z nią nie widziałem. Rozumiesz, obowiązki. Na pewno ciężko pracujesz, po nocach nawet. Można tak powiedzieć, ale dość o. Skoro już tak plotkujemy jak dwie kumy na gumnie, to powiedz, co z Willemem? Jest tu ze mną. Aha, w kajdanach? Nie, w książęcym diademie. Dogadaliśmy się, co było, minęło. Swoją drogą powiedzenie, skoro tak plotkujemy jak dwie kumy na gumnie, mnie osobiście zawędrowały dwa razy do słownika. I po raz wtóry muszę przyznać, że scenarzyści tych gier to mistrzowie mowy polskiej, a przede wszystkim staromowy. Po śmierci generała Ebdachiego, Nilfgaardzka armia pogrążyła się w chaosie. Zjednoczeni królowie północy wykorzystali zamieszanie i uderzyli, odnosząc walne zwycięstwo. Żołnierze wiwatowali na cześć swoich władców, a zwłaszcza władczyni. Mewę dokonała niemożliwego. Dzięki jej bohaterstwu i determinacji inwazja Nilfgaardu zakończyła się klęską. Królowa rządziła potem jeszcze długie lata. Surowo, ale zawsze sprawiedliwie.
Czyli to baba obroniła północ przed czarnymi. Można tak to ująć. Ale heca. No, a znalazła sobie potem jakiego chłopa? Daj już spokój, całą noc gada. Koniec historii. Musimy odpocząć przed jutrem. Tak. Zwłaszcza, że przed nami jeszcze daleka droga. No i to koniec opowieści. A co będzie dalej? Czy Nilfgaard zbierze siły i znowu zaatakuje w przyszłości? To już historia na zupełnie inny czas. Tak jak wspominałem na początku, jeśli myślicie, że dostaniecie tu starego, dobrego Gwinta z Wiedźmina 3, to niestety srogo się zaskoczycie. CD Projekt Red na fali sukcesu tej minigry wypuścił jej wieloosobową wersję, no ale nie oszukujmy się, nie mógł po prostu jej przekopiować i wpuścić dla graczy. Rozgrywka wieloosobowa rządzi się całkowicie innymi zasadami niż prosta singlowa minigierka, więc stopniowo przeprojektowano tutaj właściwie wszystko. I karcianka ta trochę powstała na nowo. No bo nie oszukujmy się, kocham Gwinta z Wiedźmina 3, no ale wszyscy wiemy, jak to się pod koniec grało. Szpieg za szpiegiem, potem kolejny szpieg i właściwie kto ma więcej szpiegów, to wygrywa. Taliami elfów, potworów i skellige praktycznie się nie dało grać, bo, uwaga, miały zbyt mało szpiegów. No balansu tam nie było za grosz, ale w minigierce to się sprawdza, ale przy angażujących starciach wieloosobowych sprawdzić się to już nie mogło. Stąd przeprojektowanie tych mechanik i dlatego w Wojnę Krwi gra się zupełnie inaczej. Jak na starcie widzimy, że mamy tylko dwie linie. Ta zmiana podobno była uzasadniona także mobilną wersją tej gry. Dwie linie było po prostu łatwiej zmieścić na mniejszych ekranach. Tutaj gramy Lirią, więc nie wybieramy frakcji i stopniowo rozbudowujemy jej talię. Z biegiem fabuły możemy werbować coraz lepsze karty i zdobywać unikaty. No ale na jakich zdolnościach kart tutaj bazujemy? Skrótowo omówię te najważniejsze, na których bazuje większość starć. Generalnie opiszę również raczej początkowe starcia, żeby nie spoilerować za bardzo, jak gra wygląda później, ale właściwie poznanie tych początkowych zasad wystarcza, by spokojnie przebrnąć przez fabułę, bo gra ostatecznie nie jest zbyt trudna. Sam wcześniej, nie mając styczności z Gwintem wieloosobowym, spokojnie sobie z nią poradziłem. Myślę, że takie najważniejsze umiejętności, na których można bazować swoją armię, to przede wszystkim rozmieszczenie. Opisana na karcie umiejętność odpala się w momencie wystawienia karty na stół. W tym przypadku widzicie kusznika. Stawiając go na stole, ten zada wrogiej jednostce tyle obrażeń, ile wynosi ilość kart w rzędzie. Pancerz ich nie uratuje. Na początku przydaje się do eliminowania bardziej problematycznych kart wroga. Rozkaz. Na tej umiejętności ja bazowałem swoją talię, zwłaszcza w przypadku trębaczy. Rozkaz możemy aktywować w dowolnym momencie po wystawieniu karty, a jego efekt jest zależny od opisu. Polecam serdecznie właśnie kartę trębacza, którego rozkaz umożliwia dobranie następnej karty. Umiejętnie użyty pozwala wystawić nawet 5-6 kart w jednej turze. Nikt nie ucieknie! Marnuje się w wojsku. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo. W te dni wam jest żyta, czarnik będziemy kosić. Kilka karcianek w swoim życiu ograłem i zawsze umiejętność dobrania nowej karty cieszy. Zresztą poprzedni Gwint też to lubił. Lojalność. Umiejętność karty aktywuje się po rozkazie królowej. Królowa może raz na kilka tur, zależnie od dobranej specjalności, aktywować swoją umiejętność. Gdy to zrobimy, kartę z perkiem lojalność wykonają swój ruch. Najlepszym przykładem niech będą tu Lyryjscy kosynierzy. Jak wystawiamy ich na stole sporo, do tego każda aktywowana lojalność mocno wzmacnia ich siłę, tym sposobem możemy z nich zrobić całkiem solidnych wojowników. W te dni wam jest żyta, czarnik będziemy kosić. I jak też widać, umiejętność ta może zostać użyta wielokrotnie przez tę samą kartę. Gra ta też oferuje karty określane jako bibeloty.
To takie jednorazowe umiejętności specjalne, które mocno mogą namieszać w starciu. Zależnie od tego, jak ulepszymy kantynę, tyle bibelotów można mieć na ręce. I znając te umiejętności, można już się bawić mechanikami tej gry. I to już wasz wybór. Moja taktyka skupiała się na sporej ilości trębaczy, których zdolność rozkazu mogłem odnawiać zarówno poprzez jednostki liryjskich hajduków, generała Reinharda, a w dalszym toku gry także Xaviera. Taka taktyka umożliwia często wystawienie nawet w jednej rundzie po kilka kart. Jednak ta gra dzięki swoim zróżnicowanym bataliom jest sprytna i z tego powodu nie zawsze jednak taka taktyka pozwoli wygrać każde starcie. Dlatego polecam kombinować i przetasowywać swoje karty w miarę rozwoju fabuły. Oczywiście pokazuję wam podstawy, nie będę omawiał talii, które oferuje gra w zaawansowanym stadium, żeby nie spoilerować unikalnych kart i jednostek. Z tym co pokazałem spokojnie stworzycie podstawową armię, z którą bez problemu przebrniecie przez grę. Jeśli mechaniki Gwinta mimo wszystko będą dla was bardzo niezrozumiałe, gra też umożliwia tryb fabularny, gdzie trudniejsze walki można po prostu pominąć i dalej cieszyć się historią. Gra ta oferuje całkiem sympatyczne mechaniki zarządzania obozem. W toku eksploracji zbieramy złoto, drewno oraz rekrutujemy żołnierzy. Musimy także dbać o morale armii, gdy są na czerwono dostajemy minus do statystyk, neutralne morale nie mają na nich wpływu, a zielone dają im lekki bonus. Morale zwiększamy poprzez modlenie się przy kapliczkach bądź wykonywanie różnych kontekstowych wydarzeń. Obóz rozwijamy dzięki zebranym surowcom. Rozbudowa umożliwia tworzenie coraz lepszych kart, umiejętności pasywne, jak zdobywanie dodatkowego złota za bitwy czy rekrutowanie większej ilości armii, przyspieszenie ruchu naszej mewy. Możemy zwiększyć również limit żołnierzy w armii, dzięki czemu mamy więcej kart w talii. Talia musi się składać z określonej liczby oraz siły jednostek, co wymusza kombinatorykę. Nie włożymy sobie samych najpotężniejszych kart, bo przekroczymy limity. Daje to dodatkowe elementy planowania i strategii. Niektóre karty same w sobie także możemy ulepszać. Wizualia mi się osobiście bardzo podobają, ale ja lubię stylizowaną grafikę. Rozumiem, jeśli dla kogoś to wygląda plastikowo, czy jak w grach mobilnych. Muzyka to często reinterpretacja tego, co znamy z Wiedźmina 3, więc przyjemnie często potrafi wzbudzić nasze nostalgiczne struny. No i to wszystko. Wojny krwi, wiedźmińskie opowieści to nietypowy przykład, co by było, gdyby CD Projekt nie skupiał się tylko na ogromnych grach AAA, ale czasem zrobił coś mniejszego. Pokazuje, jak postawienie na dojrzałą i świetnie napisaną narrację może wiele zrobić, a to przecież tak rzadkie w grach z małym budżetem. Zazwyczaj takie gry zaskakują nietypowymi mechanikami, niepowtarzalną grafiką czy światem przedstawionym, ale często niestety historia staje się pretekstowa i napisana po prostu przeciętnie. A tu nagle dostajemy w małym, niepozornym tytule lepszą fabułę i znacznie bardziej wyraziste od 90% tytułów AAA. W karcianej grze. Intrygujący przypadek i chciałbym, żeby to studio w toku aktualnego dynamicznego rozrostu dało sobie mniejszy zespół do tworzenia gier mniejszych. Do tytułów zrodzonych z pasji, tak jak się stało w przypadku Hearthstone'a w Blizzardzie czy Valiant Heart w Ubisoftcie. Nagle duże studio potrafiło wypuścić grę niepozorną, która wywołała znacznie więcej emocji niż ich duże tytuły na setki godzin. Gry nieskrępowane kreatywnie i nieprzeliczalne przez algorytmy biznesmenów. Na ten moment CD Projekt nic takiego nie zapowiada, no i może być z tym różnie, biorąc pod uwagę, że właśnie wieloosobowy Gwint, mimo imperialnych planów rozwoju w scenie e-sportu, ostatecznie nie osiągnął jakiegoś wielkiego sukcesu, o czym świadczy choćby zakończenie wspierania tej gry końcem 2023 roku. Dajcie znać, czy graliście jej i jak się wam ta gra podobała. Ja nie miałem okazji, ale słyszałem dobre opinie. Mimo tego sobie i wam życzę, żeby to studio dalej czasem stworzyło dla nas taki mniejszy, twórczy tytuł. Tyle na dziś, koniecznie dajcie znać, czy na was ta gra też zrobiła tak ogromne wrażenie jak na mnie. Bywajcie i powodzenia na szlaku. Porządek musi zatriumfować! Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo!